Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z The Planet Crafter. Moi drodzy, kontynuujemy rozgryweczkę, no i tak, miałem tutaj robić porządki, no ale powiem wam, że no, zaskoczył mnie w domu remont. I to taki dosyć pokaźny remont, na który mam mało czasu, w szczególności, że nagrywam to w 30 kwietnia, czyli przed majówką. Przed majówką, no i niestety, ale ten remont muszę skończyć do końca majówki, czyli do dnia, czekajcie, tam chyba... 3 maja? Nie, co ja gadam? Nie 3. 6 maja. Do 6 maja muszę skończyć remont. To taki generalny. Dlatego po prostu, no, takie gry jak Planet Crafter są dla mnie dosyć łatwe do nagrywania, bo nie muszę myśleć. Jestem po prostu zjechany jak koń po esternie. I dzięki temu, że nie myślę sobie przy okazji, odpoczywam też nagrywając tą grę. Więc moi drodzy, no, niestety, ale chyba dzisiaj zajmiemy się jednak budową. Jednak chyba zajmiemy się budową, no bo trzeba to skończyć. Kiedyś, na pewno. A widzę, że no to mi się nie podoba, no. Co ja będę wam mówił, to mi się nie podoba. Zrobiliśmy. Zresztą to też trzeba będzie poprawić teraz tą miejscówkę, żeby ona była taka jak tu. To jak ja to robiłem dalej? No, to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. W ogóle trochę pokasztaniłem. W ogóle trochę pokasztaniłem. Dobra, a jak tam w ogóle nasza transformacja? Mamy 7,70, znaczy 7,7% w sumie, 70. Nie jest spoko. Jezu, nie chciałem tego zrobić. Nie chciałem tego zrobić, jeszcze raz. Interfejsik, czego nam brakuje? Potrzebujemy rozsiewaczy drzew. Pojedynkę chyba już mamy nawet z rozsiewaczy. Czy nie? Być może właśnie sobie teraz zacznijmy ogarniać to. Kolektor wody jeziornej. To też by się przydało zrobić. Ekstraktor gazu również. Manipulator DNA. To też. To też jest potrzebne. To będziemy sobie zmieniać jeszcze, więc postawię to tu. I manipulator DNA. Tu możemy sobie robić drzewa. Potrzebujemy kory drzewnej i nasionka. Kapuję mutagen, to się chyba da zrobić nawet w tej chwili. Nabój metanowy nie zrobimy, bo nie mamy oczywiście kolektora gazu. W ogóle zauważyłem, że w tej wersji, w której sobie teraz gramy, jakimś dziwnym trafem te wszystkie rzeczy, które zazwyczaj już mieliśmy do tej pory w grze, teraz jeszcze nie mamy. W ogóle nie ma zeolitu, nie ma stópek, nie ma zeolitu, nie ma nic. Weź te glony. I naprawdę chyba zaraz sobie wezmę tą wodę jeziorną, ogarnę. Wywalimy te kolektory zewnętrzne. Pełny fakt. Bo to też nie ma sensu chyba tego trzymać. Nie ma sensu tego trzymać. Chyba iść po zeolit. Trzeba puścić kolejne mapowanie. Bo tam chyba jednego mapowania jeszcze nie zrobiliśmy. Czyli trzeba też stópki porobić. No w sumie będzie za, może jednak budowania nie będzie. Może jednak budowania nie będzie. Może jednak zajmiemy się czymś bardziej ambitnym. Ten miał być tu, żelazo jest full. Dobra, to w takim razie ambitnie idziemy do aluminium. Autowytwórnik! O, zarobiście. Aluminium nawet też nam się tutaj ładnie pojawiło. Tu jedno aluminium, prawda? Tu jedno aluminium, po prostu dramat. Dobra, ale z racji tego, że mamy autowytwórnik, wiecie co bym zrobił? Ja bym troszeczkę to poprzenosił. Ja bym to poprzenosił z tej przyczyny. Wiecie, tutaj, tutaj i tu nie ma. I po jednym trzeba sobie wziąć. To nawet dwa wziąłem. Magnes, krzemik, widzę, że jest śmiało. Tytan też jest. Dobra. Wybieramy. Wiecie co, będzie trzeba to chyba przenieść tam bliżej aluminium, żeby ten autowytwórnik sobie mógł robić cały czas stópki. Cały czas stópki by nam sobie robił i byłby spoko. Tylko pytanie, jaki ten autowytwórnik ma zasięg? To jest dobre pytanie. Dobra, jaki jest ten autowytwórnik? Gdzie to jest w ogóle? Autowytwórnik jest tu.
On ma bardzo mały zasięg. On ma bardzo mały zasięg. Automatycznie twórz przedmioty z wybranego przepisu, jeśli składniki zostaną znalezione w odpowiednim zasięgu, zarówno w zasobnikach, jak i bezpośrednio na powierzchni. Fajne, tylko no niestety nadal to nie zmienia faktu, że jest bardzo mały zasięg. Mega, to wiecie co? Ja nawet, jeżeli chodzi o to, to bym nawet nie zmieniał tamtych, o tych wykopalisk, tylko zrobił tutaj nowe. Zrobiłbym tutaj nowe właśnie z tego powodu, żeby to sobie ładnie pracowało. Tylko teraz pytanie. Mamy pręcik, więc zobaczmy, w którym miejscu zaczyna się i kończy wykopywanie aluminium. Tu jeszcze... Kaplica. Fuck! Część rzeczy straciłem. Zagapiłem się. Ale jestem lama. Tyle aluminium poszło psu w dupę. Zagapiłem się, no wybaczcie mi. Totalnie się zagapiłem. Ale dobra, rzeczy zostały w tym miejscu. Tyle dobrze. O tyle dobrze. Dobra, czy mogę jeszcze jedną? Mogę nawet jeszcze jedną, o. I tu już jest żelazo. Tu już, moi mili, jest żelazo. Nawet nie jest problem żaden większy. Tylko na tym nie postawimy. Dobra. Chcę zrobić szybko to. Na razie aluminium wywalić. Musimy rozebrać to. A, coś jest w środku już. Proszę mi to rozebrać. Dobra, kolejne. Troszeczkę bliżej. Tu jeszcze jest aluminium. Pewnie na skraju totalnym tutaj jest zamianka. Tu jeszcze jest aluminium. Tu już jest żelazo. Tu już jest żelazo, to jest aluminium. Tu jest żelazo. Teraz nie mamy autowytwornika, niestety. Musimy lecieć sobie po pręt irydowy. My to wykminimy. My to wykminimy. No jak nie my, to kto? A, tylko będziemy super stópek. Dobra. Teraz pytanie. Jeżeli chcemy zrobić to tu, to jesteśmy w stanie nawet to zrobić. Jesteśmy w stanie to zrobić, tylko ja bym to odwrócił. Delikatnie, bo delikatnie, ale bym to odwrócił. Patrz, tak da się, tak? Tu bym zrobił platformę, nawet nie obywatelską. I teraz dopiero zrobił sobie kolejny ekstrakt, tylko nie wiem, czy ja będę mógł to postawić, cholera. Chyba się nie wysnapuje. Mogę zrobić tu jeszcze jedną platformę. Ja on też się nie chce snapować. Otrzymano nową wiadomość. O. Pu. Chyba mamy to. Po prostu chyba trzeba wejść troszeczkę wyżej. Taki dziwny ma snapping. Że jak się popatrzymy w dół albo w górę, na jakimś dziwnym trawem się snapuje i jest na zielono. Ale nie w tym wypadku. Nie w tym wypadku. No dobra. Niech będzie to tu. Teraz pytanie, czy to sięgnie. Powinno sięgnąć, prawda? Chyba to zrobiłem, a nie sprawdziłem nawet.
No sięgnie, sięgnie. To woda mi przeszkadza. Woda mi przeszkadza i to mega mi przeszkadza. Tu jeszcze będę mógł postawić. Tu też. Więc co zrobi Shiro? Shiro się wycwani troszeczkę. Wykonstruuje to. Zrobimy sobie tutaj. Trzeba wejść z drugiej strony niestety, bo ten snapping jest naprawdę dziwny. No przed sekundą chciałeś tu postawić, to dlaczego teraz nie chcesz? No, tak ma być. I rozumiem, że tutaj nadal też produkujemy to, co chciałem, tak? A nie, teraz żelazo tu produkujemy, what the fuck? Co tu się stało, się przepraszam bardzo? Tlenu by zabrakło. Oj, no to kompletnie zgłupiałem teraz. Kompletnie zgłupiałem teraz, powiem szczerze. Może to jeszcze inaczej zrobić. Bo wiecie co? Prawda jest taka... Prawda jest taka... W ogóle też było żelazo, ej. What? Zmieniło? Już było aluminium przez sekundę. To prawda jest taka, że my tutaj to też możemy zrobić, tylko no niestety jest jeden warunek. Jest jeden warunek, dokładnie mówiąc, musimy to zrobić z głową. To wam pokazuje, o co mi chodzi. Wiemy dobrze, że tutaj... Nie, to wydobywa aluminium. Wydobywa aluminium, tak. Myślałem, że może jak weźmiemy sobie wiertnicę P1, ale to też może i nie. To z głową tego nie zrobimy. Przeliczyłem się. Przeliczyłem się. No to jednak nie zrobimy tego z głową. No dobra, to przynajmniej teraz, skoro i tak nie wiem jak to zrobić, ja to będę musiał sobie przemyśleć. Zróbmy sobie po prostu więcej wiertnic na aluminium. I tyle. Nawet jeżeli... Jeżeli nie zrobimy tego automatycznie, to zrobimy to manualnie. Dobra. Tutaj platforma może stać. I to możemy rozłożyć... Na legalu. Pyk. Tu w ogóle się wycwanie i sobie przerobię ten teleporterek. Tam w ogóle coś jest też. Zabrać. Trzeba podejść do bazy i sobie zdeponować wszystkie rzeczy. Takie jak na przykład aluminium, którego nie mogę zdeponować, bo pewnie go nie ma. Znaczy nie było go. Super stópki pewnie też nie było. No si. Krem, aluminium, magnezu też nie było. Krzemu też nie było. Dobra, jaka to wiadomość? Nadawca wiadomości Rayleigh. Przeprowadziłem dogłębne skanowanie tej planety i coś mi nie pasuje. Odbieram dziwne sygnały geologiczne i niespójne dane topograficzne w pobliżu twojej lokalizacji. Próbuj dotrzeć w to miejsce. 2484293. Lewy dolny róg twojego interfejsu pomoże ci znaleźć drogę. No właśnie. Czyli Rayleigh nam tutaj wiadomość podesłał, świetnie. Ale to jeszcze nie jest dobry moment. To jeszcze nie jest dobry moment. W ogóle przepraszam was za wiadomości, ale ktoś mi kurwa dzisiaj spamuje cały dzień. Nie wiem, czy ktoś się dobrał do mojego numeru, nie mam pojęcia. Trzeba wyłączyć telefon. Aj, irytujący ludzie, irytujący ludzie. Spam i spam. Przynosi nam urlop. Halo, ludzie. Mam urlop. Prawda, pracuję na urlopie, ale mam urlop. Dobra, podnieśmy to. I podnieśmy to. I ja bym sobie w ogóle zrobił tutaj taką kapsułkę mieszkalną. Ona sobie tutaj będzie. I tu zrobimy teleporter. O. I elegancko. I tu wpiszemy aluminium.
może być. Dobra. Myślę, że to chyba tutaj na tyle. Teraz wody mi zabraknie. Teraz mi wodzianki zabraknie. Zbierzmy sobie to, niech się produkuje. Być może zaraz sobie jeszcze przy okazji zrobimy, moi mili, zrobimy sobie troszeczkę więcej stópek. Wymapujemy sobie teren. W ogóle się nie umiem się chyba nawet odzywać. Nie wiem. W ogóle śpię w piwnicy od pewnego czasu. Poremontuję sypialnię. I nawet nie wiem, gdzie spać. Przykre. Nie chce ktoś przygarnąć kropka. Oj, dobra. Mamy to zrobione. Teraz zobaczmy jeszcze dokładnie, czego my tu potrzebujemy. Miałem to zrobić chyba ostatnio nawet, ale nie zrobiłem. Mamy P3, potrzebujemy P4, czyli dwa pręty nadstopu, trzy pręty nadstopu i dwa osmu. Dobra. Dwa mikrochipy. Jezu, dużo tego. Nadstopu, no chuj, pewnie jeszcze wrócę się ze dwa razy. Jeszcze się pewnie wrócę ze dwa razy. Więc to nie jest nic takiego. Dobra, trzy pręty nadstopu nie zrobię, bo nie mam kupek. Tylko mogę robić to w ten sposób. Czego mi brakuje? Aluminium mi brakuje. No, anyway. Dobra, silnik rakietowy. Ja mam te płytki, czy gdzie się pozostawiałem? To jest dobre pytanie. Dwie płytki, silnik i coś tam było jeszcze? Tak, nie wiem. Nie wiem. Czy gaz się mi tutaj produkuje ładnie? No produkuje się, nawet tlen się produkuje. O, patchwork można zrobić, świetnie. Leć, gagatku, leć. Coś się rakieta chyba delikatnie obruszyła. Właśnie poleciała na Koreę Północną. Krytyczny poziom nawodnienia. Drugi raz tego błędu nie popełnię. Nie musi się martwić. Już patrzyłem z dala, że jest problem z tym. No i dobra, nadal potrzebujemy aluminium. Aluminium. Potrzebujemy tego prętu jeszcze jednego, żeby zrobić sobie rakietę mapującą. Mamy mikrochip nawet jeszcze jeden. Gdzieś sobie tam chyba siedzi. No ale ten pręt. Rakieta wizualizująca drony. Dronów jeszcze nie mamy. Nasionka byśmy mogli sobie zrobić. Nie akurat. Dobra, potrzebujemy aluminium. Nie wiem w sumie, co zacznie spadać. W ogóle cokolwiek zacznie spadać. Ale zobaczcie, jak tam nam się ładnie zazieleniło. Lecieć czy nie? Żeby powiedział, że mam nadzieję, że nie. Dobra, jest aluminium. Jest aluminium, dobra. Nawet sporo. Chyba nic nie będzie lecieć. Dobra, zróbmy ten pręcik. Raz, dwa, trzy. I mamy pręt. W ogóle jak teraz mapa wygląda, to jest dobre pytanie. Minusik. Wow. Dobra, widzę sporo rzeczy. Tylko teraz trzeba zobaczyć, co nam da to pseudomapowanie. Pozwala wyświetlać ważne miejsce na mapie. Chyba, że to nasze mapowanie. No i ładnie. Wojna z Chinami jak nic. Miał w górę lecieć, a nie w bok. I poleciało.
O, fuck me! Zarąbiście, to pokazuje wszystkie nam rzeczy na mapie. Iryt, aluminium. Wow. Obsydian. Da się strzałkami? Nie da się strzałkami. Ale ekstra. I nie jest duża ta mapa. Tylko tak wydawało. I to jednak są jakieś góry chyba lodowe. To jest w ogóle pokazany krzem. Czemu to jest krzem pokazany? Nie wiem, nie mam pojęcia. Osmik. Kurde, ile rzeczy. Dobra, no to trzeba w końcu się wybrać do tego miejsca, co nam tam pokazali. Zdawmy sobie rzeczorki. Nawet chyba zbytnio tych rzeczorków nie mam. Oprócz aluminium. Oprócz aluminium. Dobra. Kapsułka tlenowa, nie chcę, że zostanie. Wiecie co? Ja tu miałem nasiona. Ja tu miałem nasiona do wzięcia. Inaczej zróbmy. Chcę zacząć troszeczkę tą genetyką się bawić. Tu mamy korę już pełną. Tu mamy korę pełną. I tam był na pewno gaz. To był na pewno gaz. A, do mutagenu był potrzebny gaz, przepraszam. Próbka bakterii. Mutagen. I tu był potrzebny mutagen, kora i nasiono. No i właśnie, tutaj chcę zrobić sobie ze złotego nasiona cokolwiek. Nie wiem, czy się da, ale spróbujemy. Zatem troszeczkę nam teraz spadnie produkcja. No, zabieram to nasionko. Ale tu będzie trzeba zrobić sobie porządek. Uj, będzie trzeba zrobić porządek. Ale dopiero jak bazę przebuduję. Dopiero jak bazę przebuduję. Dobra. Mam co chciałem. Jeszcze raz. Kora, mutagen, nasiono. Kora, mutagen, nasiono. O, było badanie. Coś się robi. Si. Nasiono drzewa pleom. Dobrze, dobrze. Niech się robi. No już miałem nawet mutagen, no dziwo. Nie wiedziałem o tym nawet. Dobra, napijmy się. Wody widzę, że już chyba mamy deficyt. Deficyt wody. Nie szkodzi. Tu się robi. Tu się ładnie woda robi. Robaczków na razie jeszcze nie zbieram, chociaż wiem, że to będzie potrzebne. Weźmy sobie... W sumie nie potrzebuję wody. Jak to zrobić w ten sposób? A, bo my tu byliśmy teraz. No właśnie. Tu były rzeczy. Tu były rzeczorki. Tam chyba coś jest, hej. W tej skale było? Czy mi się wydaje? No nie, to tylko tekstura. Łe, szkoda. No tak, bo my tu sobie eksplorowaliśmy troszeczkę. Jak tu jest ładnie. Jak tu jest ładnie. Co my tu mamy w środku? Jakieś rzeczorki. Szybko baza. Odkładamy do super stópek. Jejku. No, znów crash! Co się dzieje z tą grą do cholery ostatnio? No nie. Dobra, wrócę do was za chwilę. Nie wiem, ile straciliśmy. Okej, kochani, wróciliśmy. No troszeczkę nas cofnęło. Nawet bardzo nas cofnęło, no ale trudno. Chciałem to robić od początku niestety. Ale zrobiłem. Zabieramy tą skrzynkę. Troszeczkę inne tam nam się rzeczy polutowały, ale to też nie jest problem. I moi drodzy, zobaczcie, bo ja tutaj zauważyłem, zanim zrobiłem mapowanie znów ponownie, kolejne. Tu nam się coś odblokowało. Nie wiem, czy to nie jest właśnie ta informacja o to. Ta informacja, którą otrzymaliśmy oczywiście w wiadomości. Więc myślę, że tam się również jakoś niedługo znajdziemy. Róża kierunków. Bo nigdzie indziej już tego nie widzę. Tylko i wyłącznie w tym miejscu. Dobra, myślę, że to nie jest problem.
Pozwiedzajmy sobie jeszcze tutaj i zaraz pójdziemy do tamtej miejscówki. Ciekawe, gdzie my w ogóle wyjdziemy? O! O! O, zobaczcie, to jest ta miejscówka z tym dymem takim, pamiętacie? Tak, tak, to jest to. Nawet wam pokażę, tu jest to wejście. Aha. Ciekawe. Ładnie się zazieleniło. Ale to musi być ciepła woda. Zbieramy złomik. Skoro już tu jesteśmy, mamy teleporter, to musimy to zbierać. Jestem typem zbieracza. Tu już nic więcej nie widzę. To w ogóle zobaczcie, pod wodą mamy minus 1,9 tlenu na sekundę, a na powierzchni minus 1,8. Czyli już powoli wychodzimy poza zakres tak jakby tej to wartości tlenu, która jest stała, do mniejszej po prostu ilości. Fajnie. Iryt. Myślę, że wystarczająco ogrzeliśmy tą planetę. Ale tu nic więcej nie ma. Woda, nie. Tu już więcej nic nie ma. A jednak jest. Skrzyneczka pod boczkiem. Zbieramy to. Pytałem, że to jeszcze sporo tych skrzynek takich jest bocznych, gdzieś pozostawianych. Jestem wręcz przekonany na ten temat. Gdzie to w ogóle jest? My jesteśmy gdzieś tu. Przeszliśmy chyba tędy. Tak, tędy i wychodzimy teraz tędy. Chyba. Nie, no przeciwko wychodzimy, czyli tędy. Musielibyśmy iść tam. Nie, tam jest woda. Tam jest wodospad. Nie, to tędy, tędy. A to wychodzimy gdzieś tu. A chcieliśmy iść tam. No, ciekawie. Niski poziom tlenu. Mam kapsułkę tlenową? Nie mam kapsułki tlenowej. Ale to nie problem. Mam teleporter. Pyk. Baza. Zapis. Nie wierzę tej grze już w żaden sposób. I wcześniej nie wierzyłem. Po prostu wiecie, zapomniałem się. No ale naprawdę częstszy save tutaj by się bardzo przydał. Bo tu jest za dużo czasu między save'ami. Moim zdaniem. O, patrzcie, jak tu zielono. Aluminium. Czemu tak zielono? Czy to jest kopalnia zeolitu? Czy mogę zrobić kopalnię? Mogę zrobić kopalnię. Co tu jest? Żelazo. Czyli nul. Może tu? Yep. Zeolit. Tu, moi mini, możemy sobie kopać zeolicik. Bardzo, bardzo dobrze. Kolejne rzeczorki. Ale tego zeolitu dziwo nie ma. No, jeszcze lód się nawet znajdzie. Wow. Weźmy ten zeolit. Jego też już nie jest za dużo. Bo nie wiem, gdzie ja jestem w tej chwili. Tam jedno przejście ominiemy, niestety, no ale trudno się mówi. Czy jest stópka? Nie, to jest lód. Gdzie my jesteśmy? Obok tej ściany, okej, to już wiem, gdzie jestem. To już wiem, gdzie jestem. Ja nadal szukam miejsca na tą lepszą latarkę, bo no latarkę mam fajną teraz, ale jednak no ten trzeci poziom bym też sobie chciał ogarnąć. Czekajcie, gdzie to jest? Wyszliśmy tu gdzieś, jesteśmy tu, wyszliśmy i tutaj widzę, że mamy ten wrak. I na wprost wyjdziemy jeszcze gdzieś indziej. No dobra. Dopóki sobie pozbierajmy. Widzicie, tak naprawdę nie będziemy musieli nawet ich kraftować, bo po prostu sobie pozbieramy. Pyk, zapis,
Z Deolity też to sobie zaniesiemy. Osmik, azolit mamy czy nie? Iryt, uran, osm, siarka, zeolit jest. Irydzik był tu. I krzemol. No i fajno. Coś jeszcze tu było, dobra. Rozumiem, że tak, przyjdźmy stamtąd. Tutaj gdzieś powinna być rozwalona rzecz. Tak czy nie? Ej. Czy my tu byliśmy? Mnie tu chyba nie było. Tu widzę osm. Widzę jakieś komnaty. Widzę kwarc pulserowy. Co to dziwna jaskinia? Wow! Gdzie my jesteśmy? Zaraz zgubię. To się przyda do energii. Tu w prawo, żeby jakieś przejście. Znaczy, nie boję się tutaj wchodzić, no bo mamy jednak ten teleporter. On nam naprawdę bardzo dużo daje, chyba zaraz się zaskoczę i że się nie da go skraftować, ale chyba się da. Chyba się, tak, da się. Zaraz się napijmy. O ile mamy co? Bo pewnie nie mamy. Nie mamy. Trzeba odwiedzić pijalnię. Dobra, mamy wodę. Zaraz nam chyba nie zbraknie, co? Nie powinno. Dobra, wracamy do Greydołka. Zbieramy to. Kwarc pulsarowy sobie też zabieramy. No dobra, tylko gdzie dalej? Bo tu naprawdę się idzie bardzo łatwo zgubić. Tu byliśmy. Tu jest jeszcze jakaś inna trasa. Trasa taka do góry jakby. To jest lód. To jest to wejście. To było to wyjście. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. Ja chcę jeszcze raz. No to były definitywnie dwa wejścia. Nie wiem, czy ja byłem wtedy po lewej, czy po prawej. Tu idzie się zgubić. Tak, tutaj byłem. Naprawdę tu idzie się zgubić. Tu idzie się cholera jasna zgubić totalnie. A bo tu nic nie było, okej. Okay. No dobra, tylko tak, tu byłem po lewej, teraz po prawej idę. Ale po prawej chyba też byłem. Przepraszam za moją chrypę, ale niestety. No, może i nie byłem. Tu coś jeszcze jest! Czemu to jeszcze nie rozmarzło? 32 GTI. O kurde. A ile mamy GTI w tej chwili? Ile mamy GTI w tej chwili? MK. No to jednak trochę jeszcze nam brakuje. Dobrze rozumiem? Chyba dobrze. Dobra, no mniejsza większość. Widzę, że tutaj jest coś do zdobycia, znaczy do zrobienia. Więc tak, ja sobie wrócę. Wiemy, że tutaj mamy coś fajnego do odkrycia, tylko no właśnie do GTI. GTI. Ile to jest GTI?
Coś tam kurde jest, no. Ja sobie tu zrobię jakiegoś znaka, żeby wiedzieć, że coś tutaj możemy znaleźć. Parcyk. Tylko no mówię, tutaj jest naprawdę ciężko się odnaleźć. Tutaj dobrze by było sobie stawiać po prostu wejścia. W sensie te plary pseudo. No ale dobra. Mniejsza o większość, tu sobie przed wejściem postawimy i tyle. Nawet gdzieś tu. Sygnalizator. Jak to? Nie może być. Nie może być. Mnie naprawdę nie stać. Czy mi się mody wywaliły? Co jest nie tak? Przecież mam rzeczy na to. Mody mi się wywaliły. Wywaliły mi się mody, moi drodzy. Dobra, no trudno. Może dlatego te crashe stąd. Aluminium. Aluminium jest tu. Krzem jest tu. No trudno, no stało się, to się stało. Nie ma modów, to nie ma modów. Dawaliśmy sobie radę bez modów, to i damy sobie radę z modami. Znaczy z modami, to i bez modów. Dobra. O! Skała lodowa. Nie mówię, że to widać. Widać, wow! Tego nie było wcześniej chyba. Bo tu jest ta skała lodowa, no i widzimy przynajmniej gdzie jesteśmy. Idziemy teraz na lewo do wraku, tak? Zeolitik nadal sobie tutaj ładnie rośnie. Jakieś skrzynki jeszcze nawet pozostawały, to dobrze. Mam nadzieję, że nieruszane przynajmniej. Chyba nieruszane. Tu więcej już nic nie znajdziemy chyba. Chyba. Ale naprawdę mało złotych skrzynek znaleźliśmy. Powiedziałbym nawet, że bardzo mało. No tutaj ja byłem. Nie pamiętam tą skrzynkę nawet. Ale to jest dobry tutaj plan, żeby sobie teraz wszystko pozbierać. Mieć już z łebka. Nie bawić się w to. Może razem mamy full w ogóle. Ciekawe. No wszystko jest full. Dobra, wchodzimy, zbieramy, wychodzimy. Ale czy ja tu byłem? No powiem wam osobiście, że... Niby pamiętam to miejsce samo w sobie. A, dobra, byłem, tu były kontenery. Tu były kontenerki, pamiętam. I... Dokładnie, tu były kontenerki. Podgrzewacze są w środku. Jak się tam dostać? Tu? O! Jest, co chciałem. Satelity. Satelity, których nie możemy niestety wziąć. Niestety. Inne ozłomowanie. Dobra. Tu jest też wejście jakieś. Ale widzę, że tu więcej niestety nic nie zrobi. O, może? Konstruuj wraki. Czy dekonstruuj wraki. Coś tu jest jeszcze. Nie wrócimy się po jedną skrzynię z tego, co widzę. To wcale nie dużą. Pyk. Dużo rzeczy. Kobaltu i krzem... A, bo krzemu w ogóle nie ma. Tytanu w sumie też nie.
No problem. Shit, here we go again. Dobra, weźmy tylko już to i spadamy stąd, bo naprawdę tu nic ciekawego już chyba nie znajdziemy. Gdzie to było? Nie było tu. To było tu, tylko to przejście jest naprawdę bardzo dziwne. Dobra, i to mamy chyba wyczyszczone. To mamy chyba wyczyszczone. Zabieram teleporter. Czekamy stąd. Brakuje mi wody powoli. Powoli zaczyna brakować wody. Widzę się nawet, gdzie twórcy robili to łączenia tej mapy. To takie małe smaczki, ale no widać, że łączyli to, no. Próbowali to połączyć przynajmniej. Gdzie my jesteśmy? Tam jest siarka. Tu jest ta pustynia. My jesteśmy gdzieś niedaleko. Tam są wodospady, tam jest nasza baza. Używana skrzynka, ale nie tylko jakiś element ozdobny, niestety. Niestety. Ło! Co za dymy. Myślę, że będzie trzeba jeszcze... O nie. Będzie trzeba jeszcze podejść, kurczę, tych skał lodowych tam z tyłu. Bo ja je trochę olałem. Ale przydałoby się to zrobić. Jakie ładne kwiatki. Jakie ładne kwiatki, jakie tu się ładne oazy porobiły. Kurczę blaszka. Nawet chyba ostatnio byliśmy po surowce, prawda? Jak to nie? Ja bym to wziął. Wziąć, nie wracać, wsiąść do pociągu byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet. Pyk, 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 pyk. Zawsze stópki nam wpadną, nie, aluminium. Aluminium. Nie potrzebujemy takich komór tutaj. W tym miejscu przynajmniej nie potrzebujemy. Dobra, nasionka są, nasioneczka są, żelazo mamy full. Mamy full, więc i tak dupa. Ale nie chcę siedzieć tu. Tak będę robił przebudowlę i tak będę robił przebudowlę. Tiro. Zaraz znów będzie płacz i lament. Zaraz będzie znów płacz i lament. Bo te bakłażany stąd pozabierać. Dobra. Tu już wszystko pozabieraliśmy mniej więcej. Nie sądzę, żebyśmy znaleźli tu jakąś skrzynkę, bo chyba pozabierałem te skrzynki, które były dosyć istotne. No tutaj wiem, że jest... Albo dobra, nie będę wam mówił, nie będę spoilerował. Ciekawe, czy nam się już tutaj ta łodyga pojawiła. Bo ogólnie właśnie w Irydzie powinna się pojawić taka duża, długa łodyga i pojawiła się ta łodyga. I tam być może też coś będzie. Bo już nie pamiętam, co tam było. To w ogóle się Iryd kopie. Op. Jest zeolit. Jest zeolicik. Tylko czy coś oprócz zeolitu? Dobrze by było. Bo jak najbardziej zeolit lubię. I spoko, że jest. O, laski, świetnie. Kolejny zeolit. Świetnie. I tu można skakać. Ale skakać nie będę. No tak biednie. Dosyć biednie. Myślałem, że będzie więcej tych surowcy. A tu bida. No dobra, trochę się zrehabilitowali. Baza. Oddane. Tego już nawet nie będę zabierał.
Dobra. Dekonstrukcja, dekonstrukcja. Czyli tą miejscówkę też już mamy zaliczoną. Nie będziemy musieli się wracać. Wiem, że jeszcze kilka takich miejsc jest. A w następnym odcinku, moi drodzy, już z pewnością zobaczycie sobie tą moją całą przebudowę. Dzisiaj postaram się usiąść tylko wieczorem i przebudować już tą bazę tak na spokojnie, żebyśmy mogli sobie tutaj to wszystko budować, wszystko stakować. Bez żadnego gadania. No bo nie podoba mi się to. Jednak mi się to nie podoba, co chciałem zrobić. Myślałem, że to będzie inaczej. Wyszło jeszcze całkowicie inaczej, no ale cóż, czasem tak bywa. Dobra, a tymczasem, moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Jestem filmu, grał do Was Shiro i widzimy się zapewne jutro. A ja idę dalej pracować i remontować. Trzymajcie się. Hej, hej.